Pierwszy opryskiwacz kupiłem 10 lat temu, czyli w 2008 roku. Do dzisiaj jest użytkowany ze względów organizacyjnych, dla przyspieszenia prac polowych, no i tak jak już wcześniej powiedziałem, lepszego efektu. Nie było wątpliwości, żeby zakupić drugi z rękawem powietrznym właśnie. I jak na obecne czasy i stan finansowy firmy, trudno by było rozważać zakup opryskiwacza innego niż samojezdny. A więc w tym roku nowy nabytek, który tu się prezentuje, przyjechał do firmy i jak dotychczas jestem z niego bardzo zadowolony, spełnia oczekiwania, które z nim wiązałem. Co prawda pracuję od miesiąca niespełna, ale jakiejkolwiek usterki do tej pory nie stwierdziliśmy. Praca jest naprawdę bezawaryjna i co prawda sam nie eksploatuję go, nie użytkuję, nie jeżdżę. Niemniej jednak z wypowiedzi pracownika, który obsługiwał poprzedni opryskiwacz, no oczywiście siedząc w kabinie ciągnika, komfort jest nieporównywalny. W tej chwili jest to pływanie po polu. Tak bym to określił i oby tak dalej.